Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Moim Państwa gościem Robert Dziergwa, przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zbliżamy się powoli do zakończenia tego roku. Taki czas podsumowań troszkę się zbliża. Powiedzmy, jak w tym roku wyglądały działania Rady Miejskiej, co za Państwem, co już się udało zrobić? Jeśli chodzi o Radę Miejską w Sycowie, jak co roku sporo wyzwań było przed radnymi. Przede wszystkim wyzwań inwestycyjnych. Myślę, że tutaj pierwszy raz w historii miasta i gminy Syców mamy do czynienia ze swoistego rodzaju boomem inwestycyjnym. Mieszkańcy to widzą. Wiele informacji do mnie jako przewodniczącego Rady dociera, ale również do radnych i burmistrza, że idziemy w dobrym kierunku i tego kierunku z pewnością nie zmienimy. Natomiast to jeszcze o inwestycjach na pewno będziemy rozmawiać. Jak najbardziej. Tutaj myślę, że warto o tym mieszkańcom i jak najszerszemu gronu o tym powiedzieć, co się w Sycowie dzieje. Natomiast niewątpliwie w pewnym sensie jest pewien cień, prawda, popandemiczny. Ledwo udało się z niego wyjść, a już przyszło nowe zagrożenie, prawda, wojna na Ukrainie. Tutaj musieliśmy przygotować się do tego, by przyjąć uchodźców. Był to dla nas bardzo ważny temat. Myślę, że wspólnie z burmistrzem, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Syców, ale również radnymi stanęliśmy na wysokości zadania. Przygotowaliśmy miejsca dla uchodźców, można by powiedzieć o takich masowych punktach zamieszkania. Dołożyliśmy wszelakich starań, żeby zaopatrzyć ich oczywiście w odpowiednią odzież, żywność. Również w miarę naszych możliwości szukaliśmy miejsc pracy. Ja przy okazji jeszcze może powiem, tak troszeczkę połączę samorząd sycowski z liceum ogólnokształcącym w Sycowie. No właśnie o to miałam pytać, pan jest dyrektorem, tak, więc tutaj takie podwójne wyzwanie jeszcze oświatowe, dokładnie, prawda? Dyrektorem liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie i też jako dyrektor zostałem poproszony tutaj przez starostwo o zorganizowanie miejsc dla uchodźców. Takie miejsce zostało zorganizowane w dawnym internacie. Uchodźcy mieszkają do dnia dzisiejszego. Myślę, że są zadowoleni. Co cieszy, współpraca z nimi układa się naprawdę bardzo dobrze. Udało się właśnie również zorganizować im pracę, co powoduje, że mają również jakieś źródło utrzymania. Ale idąc dalej, wyzwaniem też było przyjęcie, prawda, tych najmłodszych dzieci, jak i tych troszeczkę starszych bo tak naprawdę do szkół. Cała ta sytuacja była na wielu obszarach do zagospodarowania i z jednej strony kwestia zamieszkania, kwestia uregulowania tego pobytu, czyli wytworzenie chociażby numerów PESEL. To wszystko samorządy się tym zajmowały. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, ale wspólnymi siłami, z dużą taką, powiedziałbym, cierpliwością udało się to zrobić. Dzieci zostały przyjęte do przedszkoli, do szkół podstawowych, również do liceum. No właśnie, prawda? Jak ci uczniowie sobie radzą? Obecnie mamy tutaj kilkunastu uczniów z Ukrainy, ale również z Gruzji. Radzą sobie dosyć dobrze. No, głównym problemem jest oczywiście bariera językowa, ale biorąc pod uwagę tutaj jakby zaangażowanie nauczycieli, w tym również nauczycieli uczących ich języka polskiego, myślę, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej tak, i będzie dobrze. Kwestia pewnie czasu, prawda? Tak jest. Działania wojenne i ta pomoc niesiona przez samorządy, przez mieszkańców bardzo mocno ten rok trochę przysłoniła, to cały czas się dzieje. Czy Państwo dalej mają jakieś plany w związku z tym? To znaczy zamierzamy oczywiście nieustannie pomagać uchodźcom. Jesteśmy gotowi na przyjęcie zapowiadanej przez rząd ewentualnie kolejnej fali uchodźców ze względu na brak prądu, prawda, i mroźne zimy. Także jeśli będzie taka potrzeba, służymy swoją pomocą. To przejdźmy do tych inwestycji. Powiedział Pan, że jest boom inwestycyjny w Sycowie. Proszę powiedzieć widzom, co się dzieje w takim razie? Kilkanaście wręcz inwestycji rozpoczętych, kontynuowanych, które dzieją się na terenie miasta i gminy Syców. Myślę, że tutaj odbiją się szerokim echem, prawda? Jeśli chodzi o takie najważniejsze inwestycje, które udało nam się rozpocząć, które są w trakcie, część z nich już jest zakończona, to myślę, że tutaj warto wspomnieć o przebudowie takich najważniejszych arterii komunikacyjnych w Sycowie. Jest to ulica Szarych Szeregów, ulica Kossaka, aktualnie też przebudowujemy właściwie budujemy ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Kaliskiej. Są też tutaj działania podejmowane, jeśli chodzi o przebudowę ulicy Matejki. To są takie najbardziej strategiczne punkty w Sycowie, które no, zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom, ale też takie no, sprawną organizację. Twarde inwestycje drogowe. Dokładnie, twarde inwestycje drogowe. Nie zapominamy też o mniejszych inwestycjach, prawda? Czyli tutaj doposażaniu chociażby szkół, unowocześnianiu szkół w najnowsze, tutaj najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Można by powiedzieć, dbamy o zdrowie mieszkańców, regularnie tutaj wspierając przychodnię zdrowia, która również w czasie pandemii, warto to podkreślić, nie była zamknięta i właściwie pracowała na pełnych obrotach, zdając egzamin w tym trudnym czasie i dzisiaj też jakby jest kontynuacja tej działalności. Także no myślę, że tutaj tych inwestycji jest sporo i właściwie no, możemy być z tego dumni. Też dzięki temu, że no, inwestuje gmina, pozyskuje środki, można by powiedzieć liczone już nie w tysiącach złotych, ale w milionach złotych, stajemy się atrakcyjni dla inwestorów. To wszystko będzie, mam nadzieję, sprzyjać temu, żeby mieszkańcy Sycowa nie będą musieli dojeżdżać do pracy, tylko no, może nie za dzień, nie za tydzień, nie za miesiąc, ale no, oby jak najszybciej mogli znaleźć pracę, prawda, w Sycowie. I ewentualnie poza Syców mogliby wyjeżdżać gdzieś rekreacyjnie, prawda, w ramach odpoczynku. Ale mam też sygnały, że do nas przyjeżdżają między innymi mieszkańcy z Wrocławia, tak, czy do Parku Miejskiego, czy nad Zalew, właśnie w celach takich rekreacyjnych. No właśnie, po to, żeby inwestorzy byli zainteresowani inwestycjami, nie wiem, budowaniem nowej fabryki na przykład na terenie, to potrzebne są takie te twarde inwestycje, szczególnie drogowe. Dokładnie tak, dlatego tutaj cały czas idziemy do przodu. No, mamy tutaj swoją wizję, swoją strategię rozwoju naszego miasta, naszej gminy i myślę, że ona się właśnie wkomponowuje w to, co myślą inwestorzy, tak? I tych inwestorów jest coraz więcej. Myślę, że jak się spotkamy następnym razem, to już będę mógł przedstawić listę właśnie tutaj inwestycji, powiedzmy tych takich zewnętrznych, które na terenie naszej gminy się pojawiły, prawda? Teraz jest też taki specyficzny moment, jeżeli chodzi o działalność Rady i w ogóle samorządu, bo jest kwestia budżetu na kolejny rok, generalnie planów na kolejny rok. No, samorządy, w tym Rada Miejska, burmistrzowie, prezydentowie, wójtowie zastanawiają się, jak będzie ten następny rok przebiegał, jak to poukładać wszystkie klocki w całej tej układance, żeby wszystko przebiegało zgodnie z planem. Jak to u Państwa wygląda? Liczę na to, że budżet, który będziemy... Bo to jest jeszcze kwestia czasu, jest do tego, jest jeszcze na to czas. Następny rok będzie również budżetem inwestycyjnym, który no, spowoduje jakby tutaj jeszcze większą... To koło napędowe będzie się atrakcyjność naszego miasta i tych wszystkich działań, które podejmujemy. Ja myślę, że tutaj... No muszę to powiedzieć, prawda, takim jednym z największych przedsięwzięć będzie przebudowa centrum Sycowa, inwestycja tutaj warta około 22 milionów złotych, kompleksowa przebudowa centrum naszego miasteczka. Będą utrudnienia, myślę, że mieszkańcy będą w stanie to zrozumieć, bo ta przebudowa jest konieczna. Trzeba się liczyć z takimi infrastruktura rzeczami, podziemna, naziemna będzie zmieniona, także tutaj myślę, że efekt końcowy będzie zadowalający dla wszystkich. Ponadto no, budowa kanalizacji na osiedlu Królów, szczególnie no, nie, że tak powiem, bliska z tego względu, że akurat mieszkam w rejonie tego osiedla, jakby jestem radnym tutaj z tego okręgu. Też kilkumilionowa inwestycja. Mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy też również to docenią. No i oczywiście można tutaj jeszcze wskazać, idąc tą drogą inwestycyjną, jeśli chodzi o drogi, przebudowę skrzyżowania w miejscowości Nowy Dwór wraz z ulicą Malczewskiego, która na pewno ułatwi funkcjonowanie tego odcinka, jeśli chodzi o wjazd, wyjazd do Sycowa, ale też w niedalekiej przyszłości odciąży ruch w mieście. Taką mamy też tutaj koncepcję, taką mamy też właśnie wizję, żeby ten ruch po prostu w mieście był mniejszy. A jakieś takie miękkie projekty? No bo inwestycje twarde zawsze widać, ale oprócz tego no, w budżecie zawsze są jeszcze jakieś... To takich miękkich projektów oczywiście nieustannie będziemy tutaj no, mieli na uwadze modernizację no, tych gminnych, mniejszych troszeczkę dróg, tak? Ale również wsparcie naszych sołectw, czy to chociażby w budowie świetlic wiejskich, na taką jedną świetlicę wybudowaliśmy w Stradomii właśnie Wierzchniej, ale też modernizacji tych świetlic, unowocześniania tych świetlic, tak żeby były one dostosowane do potrzeb mieszkańców. Zaczęła się właśnie modernizacja świetlicy w Zawadzie. Też myślę, że niedługo trzeba będzie czekać na efekt. Jak najbardziej szkoły mogą liczyć na nasze wsparcie, jeśli chodzi o wyposażenie. Myślę, że dyrektorzy tutaj powinni być zadowoleni, jeśli chodzi o współpracę z Radą Miejską czy burmistrzem. Jeśli ktoś przyjedzie do sycowskiej szkoły czy przedszkola, to na pewno powie, że jest to XXI wiek. Podsumowując, inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje. No myślę, że to jest słuszna droga i tutaj wiadomo, że to też będzie taki, no można by powiedzieć, rok wyborczy. Z podniesioną głową będziemy, no można by powiedzieć, kończyć tę kadencję, prawda? I z nadzieją patrzeć w przyszłość, prawda? No bo tutaj o to generalnie chodzi. Natomiast no, nie zapominamy oczywiście o wsparciu młodych ludzi, sportowców, prawda? O kulturze. Nie możemy tutaj zapomnieć też o seniorach. Wszystko to jest dla nas ważne. Mam nadzieję, że nowy rok nie przyniesie jakichś niespodzianek. Była pandemia, jest wojna. Obyśmy w tym nowym roku też właśnie wrócili do takiej, powiedziałbym, spokojnej, pokojowej rzeczywistości. I tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.